Dla Pana to jest szczególny moment w karierze, bo świetna gra w Legii i przyszło powołanie do reprezentacji Serbii od tak dawna oczekiwane. No na pewno, może najlepszy moment w karierze, nie ma co oszukiwać. Drużyna dobrze gra, wygrywa. Przyszedł to powołanie, zobaczymy. Mam nadzieję, że dostanie szansę. Na razie to jest tylko na papieru, trzeba zagrać jeszcze mecz. Także no, mogę być zadowolony. Ale co trenera Serbii przekonało? Gole w Lidze Europejskiej, tak? Raczej niż w Ekstraklasie. Na pewno. Myślę, że mogłem strzelić 20 bramek Ekstraklasy. Wątpię, żeby dostał powołanie, ale jednak w Lidze Europejskiej się to wszystko inaczej patrzy. Także dzięki temu dostałem to powołanie. Trzy lata temu przyszło to powołanie z reprezentacji Czarnogóry. To wtedy odmówiłeś, spodziewałeś się, że może kiedyś przyjść to powołanie z reprezentacji Serbii? Oczywiście sobie spodziewałem, bo tak jak mówię, no trzeba wierzyć. Ja jestem człowiek, który wierzy do końca. Tak samo sytuacja, którą miałem tutaj w klubie, gdzie byłem praktycznie skreślony, że mnie nie było. Byłem 18 czy 20 zawodnik, wierzyłem i zostałem walczyć do końca i efekty widać, opłaca się. Czasami trochę cierpliwości, ale opłaca się.